mówiła Pani o tym, że stosunki z Ukraińcami w międzywojną układały się dobrze. To proszę powiedzieć, kiedy zaczęło się psuć? Kiedy stosunki te takie sąsiedzkie z Ukraińcami zaczęły się psuć? W którym to momencie nastąpiło? Nie wie Pan co, no po prostu do końca było, no tak jak myśmy mieszkali, do końca było w porządku z wszystkimi sąsiadami. Naprawdę z wszystkimi sąsiadami, jeden drugiemu dzień dobry mówił, nie było tego, że czekało się, że Ukrainiec ma nam powiedzieć. Jak tatuś pierwszy tam wyszedł, to tatuś powiedział dzień dobry. Mnie rodzice uczyli, pamiętaj, będziesz szła do szkoły, żebyś kogo spotkasz na drodze, sąsiadom wszystkim dzień dobry mówić i szczęść Boże jak pracują, bo to zawsze było to tak powiedzenie szczęść Boże jak pracowali w polu. I mówię, naprawdę te stosunki nie popsuły się, tylko 42 był spokojny rok, a 43 w lutym. W lutym zaczęły być takie, wie Pan, pojedyncze słuchy. Tam w nocy wymordowali w nocy, tam w nocy rodzina wymordowana, gdzieś tam znów polska rodzina cała wymordowana. Aha. Nie dokończyłam jeszcze za, bo to trzeba dokończyć tu. Więc jak Ukraińcy już zaczęli Polaków mordować, to im za mało było. Jak była tylko mała jakaś taka placówka niemiecka, to oni Niemców też zamordowali, też zabijali. Więc wtedy Niemcy już musieli sami bronić się też przed Ukraińcami, a najpierw im dali wolną rękę. I w lutym zaczęło się to już mordowanie. Nocą. No to cały luty myśmy nocowali w lesie. Bo w dzień niby było dobrze. W dzień nikt nikogo nie nachodził, nie było mordów. Tacy no po prostu naiwni byliśmy, że to w dzień nic się nie stanie. I w lesie naszym tatuś z braćmi, bo dwóch braci miałam, z gałęzi takie, no tak jak wie Pan, przymierzając gniazda bocianie, porobili takie, no takie do siedzenia, takie tam. I my, koce z domu, mamusia, ja i siostra, w trójkę na tym gnieździe usiedliśmy się, powijali tymi kocami, poubierani cieplutko. I tak te noce w tym lesie przesiadywaliśmy. Wiedzieliście, że coś się dzieje, że może was coś złego spotkać? Tak, bo już zaczęły się mordy. Jeszcze kolona z blisko nie było, ale już tam słyszymy na tej wsi polskiej zamordowano kogoś na tej. No to już baliśmy się nocą być w domu. I tatuś i bracia nie siadali, nie, tylko chodzili taką wartę, że tak powiem, trzymali. Tam po tym lesie ruszali się i wypatrywali, czy coś się nie dzieje. Dom zamykało się i w tym lesie. Jak tylko już słoneczko wychodziło, to myśmy wracali do domu. Napatrzył to Ukrainiec, ale dobry sąsiad nasz. I przyszedł i mówi tak. Proszę. Ja wiem, że mówi, wy w lesie siedzicie. No przecież to jest zima. U na wschodzie, na Kresach były bardzo zimy ostre. To takie były, że mrozy do 30 stopni dochodziło. Mówi, ja mam duży też dom. No, on miał syna już na nauczyciela wykształconego. I mówi, już mężczyźni niech tam wartę te trzymają. Ale mówi, niech... Oni tak zawsze, Ukraińcy, zwracali się do nas tak ładnie. Pan, niech pani i panienki, czyli siostra i ja, niech do nas przyjdą na noc. Niech u nas nocują. Mówi, damy im jedno łóżko i tak na poprzek łóżka, no zawsze to pod dachem. No i my faktycznie. Jedna noc, druga noc, a to taka rzeczulka płynęła, taki strumyczek płynął, dzieliło nasze posiadłości. Tylko przez ten strumyczek przeskoczyliśmy, bo nawet tak można było przeskoczyć, albo klatka była położona, deska taka. I u tego Ukraińca nocowaliśmy kilka nocy. I pewnej nocy, godzina 12, walenie do okien, do drzwi, do tego Ukraińca, odkrywaj dwiery. Odkroj dwiery, czyli otwórz drzwi. No mówimy, tak, znaczy każda z nas pomyślała, siostra, mamusia, ja, Ukrainiec nas wydał. Najpierw nas ściągnął, żebyśmy u niego nocowali, on nas wydał.
a Ukrainiec miał u siebie jeńca wojennego Rosjanina. Czyli rozumie pan, wojenny jeńc, żołnierz rosyjski wzięty do niewoli niemieckiej i oni potem tych niewolników, kogo zabili, to zabili, a niektórych dawali dla ukraińskich rolników do pomocy, no jako takie no, służący do pomocy. I był ten Wasia, był ten rosyjski żołnierz, młody chłopaczek taki był też. I taki w tym jednym pokoiku, dwa łóżka stoją, na jednym śpi ten Wasia, ten Rosjanin, a na tym drugim my w trójkę. No tak jak tu my siedzimy, tak poskulane, mamusia, ja i siostra. Jak zaczęli walić do tych drzwi, to ten wskoczył do pokoju, mówi: chowajcie się pod łóżka do mnie i do siostry. Więc siostra pod łóżko tego wieńca wojennego, a ja pod to łóżko, co myśmy spali. Ale zanim ja pod to łóżko schowałam się, a mamusię zabrali do swojej rodziny, bo ich było córka, oni we dwoje, syn uciekł na górę, bo bał się syn ich też, tych co pukają, bo to jednak nie było zdradzenie nas, to była banda ukraińska, ta banda taka ukraińska. Więc syn wskoczył na strych i schował się, możecie panowie wyobrazić sobie, plewy takie co zboże się, znaczy się najpierw mluci, potem odsiewa je od plew, zboże od plew i te plewy są dla karma, jako dla bydla. On w te plewy weszedł, schował się, bo bał się też tych właśnie tej bandy, bo nie należał do tej bandy. A moja mamusia na serce bardzo chorowała i ja miałam w płaszczyku w swoim, w kieszonce, miałam kropelki walerianę. I oni mamusię moją zabrali do kuchni, czyli oni we dwójkę, ich córkę, kogoś była matka, nie pamiętam, matka jego czy jej i mamusię do siebie, że to niby ich teściowe, matka żony i matka jego. A my pod łóżka i ja pobiegłam tę buteleczkę dać, żeby mamusi dali tych kropli, bo mamusia zemdleje. On musiał te drzwi już otworzyć i ja pod to łóżko wsunęłam się, ale nie zdążyłam, wie pan, kolan mocno wsunąć, tak że jak ten stał przy moim łóżku, to on butem dotykał do moich kolan, butem, ten bandzior. I wtedy ja już nie mogłam, bo jakbym się ruszyła, to by poczuł ruch jakiś. No i tylko czekałam, kiedy nas odkryje, że ja pod jednym łóżkiem siedzę, siostra pod drugim. A oni weszli do pokoju. Nikogo nie pytają, tylko mówi, gdzie macie jeńca? Gdzie jest ten rosyjski jeniec? A ten gospodarz mówi, Kuźma. Mówi, tam w pokoju. I on tak na tym łóżeczku leżał, on wstał z tego łóżeczka, usiadł, a oni do niego po rosyjsku mówią, bo ja wszystko słyszałam. Rosyjską gwarą taką, mówi, ty taki owaki, tam wyzwali go tak brzydko, mówi, ty sobie w łóżkach, krawaci się wylegujesz w łóżkach, a my tu walczymy, że niby podali się za partyzantkę rosyjską. A już gdziekolwiek już było słychać, że już partyzantka rosyjska już Niemcom wchodzi w głąb. I oni niby są tą partyzantką rosyjską i mówi, ty się wylegujesz w łóżku, a my walczymy, ubieraj się. No ta gospodyni mówi, dam mu chleba jeszcze na drogę. Nie, jemu już nie będzie nic potrzebne. Mówi, nie trzeba mu żaden chleb. Wyprowadzili go, zebrali tych kilkunastu, bo to było tak po tych Rosjanach, po tych Ukraińcach, było tych trochę tych żołnierzy radzieckich. Do Chorynia, w Choryń płynął przez Darażnę rzeka, bardzo bystra, taka głęboka rzeka. Zaprowadzili na most i z mostu do wody poszczelali ich, wszystkich wyszczelali i popłynęli z tyłu. I myśmy ocaleli, a byliśmy pewni, że on nas wydał, że to po nas przyszli, a oni przyszli po tego Ukraińca. Ale już więcej nie poszliśmy,
nie poszliśmy już tam spać, bo już taki lęk był straszny, że już nie poszliśmy. Jak się nazywał ten Ukrainiec, ten gospodarz? Kuźma Jepik, Jepik Kuźma Jepik. Imię miał Kuźma, a nazwisko Jepik. Jepik Kuźma. A te bandy to byli swoi, tak? Proszę? Te bandy ukraińskie to byli swoi, bo oni wiedzieli, no gdzie nie, są. No nie wiem, kto to był. On jednak nie rozpoznał. Też nie rozpoznał, bo jednak byłby poznał, gdyby to już jacyś sąsiedzi. No to byli Ukraińcy, tam zastępny jakiś wiocki. No. Rozeznanie mieli bardzo dobre. Nie rozpoznał ich nikogo, nie wiedział. Ci bandyci mieli bardzo dobre rozeznanie. Wiedzieli, gdzie są jeńcy sowieccy. Tak. Wiedzieli, do których domów przyjść. No i wtedy, proszę pana, już zaczęły się mordy, coraz bliżej nas, już kolona, taka rodzina była, 12 osób rodzina, 10 dzieci i rodzice, całą tą rodzinę wymordowali, to już tak za 2 kilometry od nas na Nilówce. I przyszedł do nas, to był, proszę pana, poniedziałek, 21 marzec. Przyszedł do nas Ukrainiec, dobry Ukrainiec, bo nie wszyscy należeli do bandy. Stary kawaler, tak około 40, Karpo. Miał na imię Karpo. I przyszedł i tak, to ja też słyszałam tą mowę. Mówi do tatusia: panie Sewruk, jeżeli pan nie chce ze swojej ziemi nigdzie iść, a tatuś tak powiedział, że ja ze swojej ziemi nigdzie nie pójdę. Jak zginę, to na swojej ziemi. Mówi, jeżeli pan nie chce, ale niech pan panią i panienki, niech pan wyśle na tą polską dużą wieś pędyki. Mówi, oni już tam troszkę broni mają. Oni już tam jakoś bronią troszkę. Mówi, niech pan wyśle. No, miałam jeszcze 2 braci, mówi, synowie pana to już albo zostaną, znaczy ze mną, z mamusią, albo wrócą do ojca tu. Mówi, ale niech pan, i tak radzi tatusiowi, mówi, będzie bardzo źle. No jednak słyszał między Ukraińcami, że już i na nas napad się szykuje. I przyszedł w poniedziałek do nas. I we wtorek rano tatuś mówi do brata mego Staszka: Staszku, bo weź, mówi, przeszykuj wóz zboża, mąki, no wiadomo, żywności, weź trochę, pościel zalalujesz i pojedziecie na te pędyki. Mówi, mamusia, Ziutka i Wladzia, pojedziecie na te pędyki i wy możecie jechać, a ja zostanę na swoim. Ja nigdzie nie pojadę. I brat od rana przygotowił już ten wóz i proszę pana, godzina 12, przed 12 przychodzi do nas z miasteczka pani, która to, przed wojną towarzyszyli. On był przed wojną geodetą. O, jej mąż był geodetą. Facet znał języki, niemiecki miał dobrze język opanowany. I jego już nazywali się Drohomireccy. I jego już, proszę pana, wcześniej zamordowali, zabrali, a ona została w Derażnym. Mieli domek, ogród ładny przy domku i było 3 dzieci. Chłopak był w moim wieku, Włodek, tylko on był z lipca, ja z listopada, czyli pół roku był ode mnie starszy. I był Romek, 33 rocznik, i Wandzia, 39 się urodziła, czyli była trzyletnią, niecałe 3-latka miała ta Wandzia. I ta pani Drohomirecka w tym Derażnym przymiera z głodu. Przyszła z tym swoim synem najstarszym, z tym Włodkiem, do nas prosić rodziców, żeby dali coś na żywności. No mąki, kaszy, ziemniaków, no wiadomo, byle przeżyć tylko. I proszę pana, ona przyszła do nas tak no przed południem. Ledwo przyszła i siostra już ugotowała obiad mamusią i mówi, zjemy obiad, bo już my wyjeżdżamy na pędyki. Po obiedzie już jedziemy na pędyki.
22 marzec. Zbliża się godzina 12. Wpada brat do mieszkania i krzyczy: uciekajmy, napad na nas. Napad na nas 22 marca o godzinie 12. Proszę pana, cud to był jeden, że nas zaatakowali ze wschodu, to znaczy od wschodniej strony. I zostawili nam drogę ucieczki na te pędyki. A na pędyki trzeba było z zachodniej strony. Tak jakby o. Tu jest wschodnia strona, tu nasza posiadłość, a w tą stronę musimy uciekać na te pędyki. Tu jest na tym są te pędyki na tej mapie, więc myśmy na te pędyki uciekali. Czyli zostawili nam furtkę, bo tak to jedynie jakby oni nas z zachodu zaatakowali, to my byśmy mieli tylko jedynie ucieczkę do lasu. Jedynie do lasu, no bo nic więcej nie było, nie byłoby żadnej innej możliwości, bo już na wschodzie były lasy. To były cuda jednak. Ach Boże, ile ja mam tego opowiadania. No bo to jesteśmy, a to też taki zbieg trochę okoliczności, bo wy byliście już gotowi, żeby wyjechać i w tym momencie wszystko się zaczęło. Proszę pana, wóz załadowany, wszystko, już pościel na wozie jest, wszystko, ubrania, znaczy tylko obiad i po obiedzie wyjeżdżamy. Tylko ta pani jeszcze dostanie, co tam udźwigną, co uniosą z tym synem jedzenia i wyjeżdżamy. Ale ona została u was, tak? Z tym synem. Proszę? Została w domu waszego... No, znaczy u nas na tym napadzie razem z nami ucieka. Mhm. Można? Proszę powiedzieć, jak się dowiedzieliście, że jest napad? Usłyszeliście coś? Proszę pana, no więc mówię, brat wyszedł, jak to gospodarstwo, wyszedł, czy nie wiadomo, czy koniom wody dać, czy krowie napoić, no wyszedł na podwórko przed obiadem. I mówi, patrzy, a tak jak panu mówię, droga była przez naszą posiadłość, droga, którą Wojsko Polskie uciekale, że tą drogą jedzie drabiniasty wóz. Taki drabiniasty wóz i jedna osoba siedzi. Ale przy tej drodze na naszej posiadłości był jeszcze z czasów wojen poprzednich okop, taki głęboki okop wykopany. I on patrzy, że ten wóz koni wjeżdża w ten okop. I tak no zdziwił się, nie jedzie drogo, tylko czegoś w ten rów wjeżdża. I stoi i patrzy, co to będzie. Jak on patrzy, a teraz z tego wozu wyskakują pod sianem bandyci byli uchowani. Czyli siedział jeden woźnica, a czterech czy pięciu bandytów leżało przykrytych siano czy slomem, czymś byli przykryci. I jak wjechali w ten rów, w ten okop, to dopiero wyskoczyli. Promana, to było, tak jak już dzisiaj mniej więcej mam tą miarę. Wie pan, że to nie było nawet pół kilometra od nas ten okop. To mogło być tak, wie pan, 400 metrów, 300 metrów, bo to było już na naszej posiadłości przecież to było. I tak zaczynał się taki brzeziniak, las zaczynał się. I jak on już zobaczył, że wyskakuje, no to wiedział, że to napad i wskoczył i krzyknął, napad, uciekajmy. No i zaczęliśmy wszyscy biec w kierunku pędyk. Ja chwyciłam przed wojną i w czasie wojny nie było już, wie pan, obuwia, to tatuś takie drewniaczki robił, jak pan wie, i dzisiaj lekarze mają, drewniany spód i tam czymś nabił tu, takie po domku do chodzenia. Wyskakuje w tych drewniaczkach na ten śnieg, bo już nie ma czasu żadnych jakichś tam butków szukać, chociaż nie wiem, czy to były w czasie wojny już te buty. Od razu te butki zgubiłam tym śniegu, no bo to przecież te takie, wie pan, no w suwaneczki. I biegłam tylko w pończoszkach, jakie przed wojną były tak zwane patentki, takie na te podwiązki tutaj za kolanem. Tylko po tym śniegu, śnieg do kolan, bo u nas były zimy, że śnieg do kolan, ja brnęłam tym tylko w tych pończoszkach. Muszę panu powiedzieć, że ani byłam zaziębiona, ani kataru nie miałam, ani kaszlu, nic. I tak dobre 3 kilometry boca przebiegłam po tym śniegu na te pędyki. Uciekamy. Mamusia, ja, siostra, brat, tatuś
i ta pani Drohomirecka z tym swoim synem. Tatuś mój miał astmę. Nie mógł oddychać, znaczy zaczął kaszleć bardzo, bo bardzo mocno kaszlał. A jeszcze fajkę ćmił, bo bez fajki to nie było życia, tylko fajeczkę zawsze ćmił. Tatuś dobiegł do posiadłości tego mego chrzestnego, bo akurat graniczyliśmy z jego posiadłością i przez jego posiadłość uciekaliśmy, tego Woloszyna. I tak przy plocie oparł się, bo widziała córeczka tego Woloszyna, w tym drzewie schowała się i widziała to wszystko. I zaczął bardzo mocno kaszleć. Ta astma zaczęła go dusić i dobiegł do niego ten bandyta. Był to ten, tak jak już panu wcześniej mówiłam, ten sąsiad Saszka Żuk. I tatuś do niego mówi: Saszka, dlaczego ty chcesz mnie zabić? Co ja zrobiłem złego? Mówi: nie, był pan dobrym sąsiadem, ale zabić muszę pana, dlatego że pan jest Polakiem. Ale gdyby był pan dobrym sąsiadem, to oszczędzę męczarni. Oszczędzę męczarni. I tak jak panu mówiłam, wstrzelił do tatusia w głowę i tatuś miał, kula była ta rozrywająca, bo to potem mi tam wytłumaczyli starsi, że kule, które rozszarpują, tylko pół głowy było widać, jedno oko. I jak przyszłam potem na drugi dzień, to tatuś na wznak leżał tak przy tym plocie, ręce rozwrócone, taki kożuszek miał ubrany na sobie. A my uciekamy, biegniemy wszyscy w kierunku tamtych pędyk. Dobiega do mnie ta pani Drohomirecka i w rękę mnie wciska, no wie pan, no, tak dzisiaj pan, woreczek, no coś takiego mi tam wciska w rękę i mówi do mnie: masz, Władeczko, może ci się to przyda. Widocznie może to by złoto było jakieś w tym woreczku. I tak mi wcisnęła w tą rękę. Ja biegnąc, po jakimś czasie ja patrzę, że ja nie mam tego woreczka. Proszę pana, zawracam, biegnę szukać, gdzie zgubiłam ten woreczek. Pan sobie wyobraża? Wszyscy dalej biegną, a ja biegnę pod kule tych bandytów. A oni mieli automaty i tylko przysiada na kolana i tylko to sieje tak. Jedna kula mi czapkę, taką miała misia takiego, czapeczkę z głowy kula zdjęła. Także mnie ogłuszyło, ale nie drasnęło, bo tylko czapkę mi zdjęło. Druga obok mnie świsnęła tu. Podbiegłam parę kroków, leży na śniegu. Leży, no jakaś taka portmonetka była. Chwyciłam to do ręki, dobiegłam do tej pani i mówię: niech pani weźmie, bo ja już to zgubiłam raz. Ja boję się to mieć. I z powrotem jej wcisnęłam, tej pani Drohomireckiej. Dobiegam, proszę pana, rzeczulka była. I przy rzece, jak wiadomo, takie zagłębienia różne. Ja patrzę, moja siostra leży twarzą do ziemi. Siostra leży. Ja myślałam, że ona jest już zabita. Ale szarpie ją za ramiona. Ziutka. Ja patrzę, ona głowę podnosi. Ja mówię: uciekajmy, bo bandycie już są tuż. A ją kula ogłuszyła, bo też miała na głowie chusteczkę i ta kula jej tą chustkę z głowy zerwała, ale jej nie uszkodziła, ale ogłuszyła ją i ona upadła. Po prostu myślała, że ona jest już zabita. Straciła tak, no wie pan, widocznie przytomność. I potem taki piękny wiersz mi napisała. Ja muszę do siostrzenicy zadzwonić, żeby przysłała mi ten wiersz, że ja jej życie ocaliłam. Bo ją byliby żywcem wzięli ci mordercy, bo jakby doszli do niej, a ona żywa, to by ją w straszny sposób zamęczyli. I my we dwie już tylko biegniemy. Już nie widzimy ni mamusi, ni tatusia, ni braci, już nikogo nie widzimy. Panie Drohomireckiej też już nie widzę. Biegniemy same. No, ale już szczali ucichli, oni nas do tej rzeczki dopędzili i my je, potem te krzaki takie przy rzece, już my im z oczu zginęliśmy. Rozbiegliśmy się, już dalej nas nie ścigali. Przybiegliśmy na te pędyki. Jest brat tylko
I nie ma mamusi, nie ma tatusia, nie ma brata drugiego. I my we dwie. No to znaczy już rodzice zginęli, brat drugi zginął, tylko ocalaliśmy dwie siostry i jeden brat. Wieczorem przyjechał mój kuzyn, to ja mówię, stryj był, Piotr. On posłyszał na nas napad, to prędziutko zaprząg konie do wozu i bokami gdzieś lasem uciekł, już zabrał żonę i stryjenka z drugim synem i przyjechali na te pędyki. A stryj mój tak, jak i mój ojciec. Powiedział, że on ze swego nigdzie nie pójdzie, więc dopadli stryja we własnym domu i zamordowali stryja. A ten Piotr i Zygmunt przyjechali na pędyki, tak po południu i przywieźli nam wiadomość, że mama żyje. Ojciec zabity, Stefan zabity, brat, a mama jest przechowana u Ukraińców, mama żyje. Jakie było przechowanie? Biegła moja mamusia, obok niej ta pani Drohomirecka z tym chłopakiem swoim, z tym synkiem Włodzimierzem. Razem biegli, dobiegli do... Za ten trakt, tak jak pan widzi, ten trakt to jest bita droga. I zaraz za tym traktem, przy samym trakcie mieszkało trzech braci Rosjan. Nazywali się majorów. Takie ich było nazwisko. Jeden był Andrusza, drugi był Jurik, a trzeci mi umknął. Trzech braci. To byli też Rosjanie bogaci, którzy bardzo bali się, jak rewolucja wybuchła, że ich mogą zamordować i uciekli do Polski. I tu kupili sobie też tej parcelacji, tego Andra, kupili sobie ziemię i jeden przy drugim tak trzech tych braci zamieszkało. I to oni nie byli w bandzie, bo to byli Rosjanie. I pod budynki zabudowania tego majora Andruszy, dobiegła mamusia z tą panią Drohomirecką z synem do stodoły. Panowie, to nie będziecie wiedzieli, jak to wyglądają te wiejskie stodoły, ale mniej więcej opowiem. Stodoła składała się drewniana i była tak budowana, że ściany nie były takie, no jak to powiedzieć, stale, tylko ściana była układana z desek. Czyli wie pan, jakiś tam taki był felt z jednej strony, z drugiej i tak deska na deskę. Od najniższej wyżej, aż do sufitu układane te deski. I potem w tej stodole było tloma czy siano. Jak trzeba było to wyrzucać na zewnątrz, żeby nie nosić się z tym przez wrota gdzieś dookoła, to się wyjmowało z góry te deski do pewnego poziomu. I jak pan wie, dwie, trzy deski z góry to najwyższą slomę. Przez tą dziurę się na zewnątrz wyrzucało. I potem coraz niżej. I w ten sposób, że już ta ściana tej stodoły była tak odsłonięta, że już można było tak, wie pan, ręką już stojąc zahaczyć się za te deski. I ten 12-letni chłopak, no bo mówię, 13 lat miał w lipcu dopiero, krzyczy do mojej, to już mamusia mi opowiadała, mówi, pani Sewrukowa, niech się pani chwyci tych desek, to znaczy, wie pan, uchwycić się tych desek. A mamusia była mojej postury, z tym, że wyższa, ale kształty miała też takie okrągłe moje. Mamusia mówi, dziecko, toż ty mnie nie podniesiesz, żeby wrzucić do tej stodoły tam, do tego sąsieku tam, bo to nazywało się sąsiek, ten tamte pomieszczenie. A on krzyczy, niech pani chwyci się. Mój mamusia, ja tylko rękami za to chwyciła się, to on pod kolana mamusia i łup przez tą dziurę do tej stodoły. Matkę swoją to samo, mamo chwyć się, łup i sam wskoczył. Ledwo wskoczył. Już mówi, nie było czasu, żeby zasłaniać więcej tych desek, tylko przy tej ścianie przykulili się i siedzą tak mamusia i ona z tym synem. A oni przybiegli, tak stanęli pod to stodolo i też zaczęli kląć
po rosyjsku, nie po ukraińsku, mówi udrali, lachi udrali, 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 że uciekli Polacy, uciekli, podają się za partyzantkę rosyjską, a to byli normalnie ci mordercy. I oni postali, postali, rozeszli się. Ten Rosjanin Andrusza wiedział o tym, bo widział, że mamusia tam schowała się w tej stodole. Po jakimś czasie przyszedł do tej stodoły. No też, mówi, plakali również ci Rosjanie nad nimi, bo już wiedzieli, że tutaj, on widział, że tatuś był zabity u tego, bo to bardzo bliziutko domy były tego Woloszyna i tego majora. I mówi do tej pani Drohomireckiej: pani dopiero jak się ciemno zrobi, to dopiero pani pójdzie do domu. A ona w domu zostawiła 9-letniego tego syna i tą 3-letnią córeczkę zostawiła, bo mój przyszła po żywność do nas. Mówi: do ciemnej nocy niech pani siedzi tutaj, bo oni mogą po drodze plądrować, a już wieczorem to, mówi, już nie będą plądrowali. I ona dopiero jak ciemno się zrobiło, a w marcu to już tak szybciej to ciemno, no to dopiero poszła do tych dzieci swoich. A mamusia została tam w tej stodole. I mówi tak, przynieśli mamusi koce do okrycia, tam tak jak się poukrywać się. I mówi: my panią do domu nie weźmiemy. Bo mówi, a niech oni w nocy jakąś rewizję będą robili po domach, że może gdzieś Polacy schowani są. Mówi, my się też boimy, bo my nie należymy do nich. No, mówi, i ten właściciel, ten majorów mówi tak: ja stodole zamknę na klutkę. Tak kiedyś też takie były, tak jak i dzisiaj, klutka. I mówi, jeżeli ja przyjdę i będę długo tą klutkę, tak znaczy udawał, że nie mogę otworzyć i tam będę klął, że nie mogę otworzyć, że nie mogę, to mówi, niech pani już tą dziurą wyskoczy na zewnątrz i ucieka, bo to będą bandyci. Jeżeli ja przyjdę i od razu otworzę, to niech się pani nie boi, bo to ja przyjdę. No i faktycznie mamusia tą noc, mówi, przynieśli tam i coś do picia i do jedzenia. Mamusia mówi, wypić tylko wypiła. Mówi, gdzie człowiek w takiej tragedii jeść będzie. I mamusia do rana tam przesiedziała u nich w tej stodole. No jest 23 już marzec, my tam jesteśmy we trójkę na tych pendykach. No i rano mówią, rodzeństwo mówi do mnie, siostra, to siostra to już tam cały rejon, ona najstarsza była, miała 22 lata. Brat miał 18 wtedy, czy nie, nawet nie miał 18, w 23, tak, miał 18, on 25, miał 18 lat. Mówi, słuchaj, musisz pójść mamusię przeprowadzić. Bo mamusia sama nie przyjdzie. Mamusia bardzo na serce chorowała. Mój mamusia sama nie przyjdzie na te pędyki. Wyprowadzili mnie tak, wie pan, na, jak to się mówi, no, wieś, obrzeże wsi. I ja, przy dziecko 12-letnie, w życiu nie byłam na tych pędykach, nie wiem tej drogi. I tylko mnie wskazali, takie były drzewa wysokie, rzeczulka płynęła i bardzo wysokie drzewa, olszyny, przeważnie olszyny były nad tą rzeczką. I mówi, na ukos przez te pola, bo to przecież zawiane wszystko śniegiem, bo mówię, do kolan śnieg. Ubrali już mnie tam na tych pędykach, jakieś butki dostałam już od kogoś. Czapeczkę na głowie, taką pilotkę dostałam, bo płaszczyk miałam swój na sobie. Pójdź mamusię przyprowadź, bo mamusia u tych majorów tam jest już, żeby zebrać tą matkę do ten. I ja, tak jak mnie pokazali iść na ukos, na te wysokie drzewa, tak szłam. Ale był moment taki, że ja z tego, z pola musiałam zejść na ten bity trakt. A to może no było, ja wiem, 100 metrów tym bitym traktem, ale musiałam tym traktem, że tam nie miałam przejścia jakiegoś. Jak ja tylko weszłam na ten bity trakt, to słyszę za mną ten koni, bo oni wierzchem końmi jeździli. No to serce we mnie zamarło, że banderowcy jadą. Dojeżdża do mnie, a ja byłam tak.
spodenki, jakieś spodnie mi ktoś dał, znaczy z tych gospodarzy Polaków, spodnie miałam ubrane, takie dziecięce, znaczy chłopięce. I tą pilotkę taką chłopięcą, że ja wyglądałam na chłopczyka, że chłopiec jestem. A byłam w ogóle bardzo mizerna, taka marna, mizerna byłam, chudziutka taka. I dojeżdżają do mnie, trzech na koniach, w ręce mają broń. Mały, kudy ty idziesz? Po ukraińsku. Mały, dokąd ty idziesz? A ja po ukraińsku odpowiadam, do dziadka, do majorów. Do majorów, do wujka swego idę. A on ten pistolet ma w ręce i mówi, masz ty szczęście, szotynę Laszka, bo tu tobie by była mogyła. Mówi, masz ty szczęście, że ty nie Polka, że ty nie Polka, bo mówi, tu to twoja byłaby mogila, tu twój byłby grób. To serce we mnie tak wali, że zdaje mi się widać, jak ono bije się we mnie, to serce. I zostawili mnie i pojechali. Ja doszłam do tych gospodarzy, blada cała. Oni pytają się, był ktoś po drodze? Ja mówię, trzech na koniach mnie spotkało. No mówię, pytali się, dokąd idę. Mówi, ja powiedziałam, że idę do wujka na majoru. Mówi, dobrze dziecko, to jakby oni do nas przyjechali, to powiemy, że był taki u nas tam krewniaczek, przyszedł do nas odwiedzić nas, żeby już prawda była, że to był, bo oni też się boją, że oni też mogą być zabici. Zabrałam tą mamusię, ta mamusia na nogach ledwo się trzyma. Dali jeszcze bochen chleba, kiedyś takie były okrągłe te bocheny chleba. Dali na drogę mi, żebym wzięła ten bochenek chleba z sobą i taki kawałek, taki plat słoniny solonej. No i jak ja tam u nich byłam, to oni mówią do mnie, mówi, chcesz pójść zobaczyć, twój ojciec leży, mówi, u Woloszyna przy studni, tam przy plocie, twój ojciec leży zabity. No to ja jedna poszłam. I byłam przy tych zwłokach i właśnie widziałam tatusia zabitego. Tam jak leżał, mówię. Potem ci właśnie Ukraińcy tacy, to znaczy nie byli w bandzie. U nas tatuś budował się, don nowy budował to. Dużo jeszcze zostało różnych materiałów i to tak na taki był strych. Na tym strychu te deski były złożone. No to poszli do domu, wzięli te deski, zbili tą trumnę i tam, gdzie tatuś umarł, tam, gdzie zabity został tatuś, tam był pochowany. U tego, już nie na cmentarzu, u tego sąsiada tam, w tym ogrodzie, tam tatuś był pochowany. I proszę pana, po tej już pierestrojce teraz, może nawiążę do tego, że chciałam tam bardzo pojechać na ten grób. Po tej pierestrojce, jak już zaczęło się, tak już w Rosji też rozluźniło się i już zaczęli ludzie do Lwowa, na Rosę, na Orlęta, na Rosę do Wilna, na Orlęta do Lwowa. Na te cmentarze już można było pojechać. Ja i moi synowie, mówię, bardzo chcieli, żeby zobaczyć skąd, gdzie moje korzenie, skąd ja pochodzę. Niech mamusia stara się, a trzeba było mieć zezwolenie, żeby pojechać tam. Ja napisałam do ambasady rosyjskiej, do Warszawy prośbę, że mam tam zamordowanego właśnie w 1943 roku brata i ojca i chciałabym na ten grób, to było akurat listopad, ten miesiąc, gdzie się zmarłych odwiedza. Oni mnie napisali tak, że proszę się zwrócić do w Moskwy, do Czerwonego Krzyża i do Półksiężyca, żeby oni potwierdzili, że faktycznie tacy i tacy zginęli, że tam są pochowani. Więc napisałam pismo tam do Moskwy i bardzo muszę powiedzieć, że w 2 tygodniach miałam odpowiedzi. Nie to, że miesiącami czekałam. W 2 tygodniach były odpowiedzi. Dostałam odpowiedź z Moskwy. Dostałam tak, że komisja była wydelegowana, wysłana tą miejscowość. Sprawdzili w tym derażnym, tam jakieś jednak papiery były. Tak, mój ojciec tam zginął, zamordowany i brat. I tam są pochowani.
ale w tej chwili, odpisują mi, nie ma już waszego siola, kolonia to siolo po rosyjsku, nie ma już waszego siola, jamieniec, jest wszystko zrównane z ziemią i zasadzony las. Ci Ukraińcy są powywożeni w głąb Rosji, czyli odwrotnie, Ukraińców wywieźli już teraz w głąb Rosji, a tam zasieli, zasadzili las i tym samym nie ma mogił waszych rozstwienników, czyli nie ma mogił już mojego ojca, ani brata, mojej rodziny. No i na tym skończyło się, że już nie pojechałam na Woleń i nie zobaczyłam już niczego, bo tam już jest zasadzony i tak jak pan widzi na tej mapie pokazane, sam las wszędzie zasadzony. Wszystko zrównali z ziemią, zasadzili las. No i proszę pana, dotarłam, to już taka była wstawka. 23 jest, przyprowadziłam mamusię na te pendyki. 25 marzec, to jest piątek, jest akurat zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. Od rana świt, dzwony, a dzwony były, tam kościółek był też, dzwon, dzwoni, no to już jak dzwon dzwoni, to jest alarm. O świcie dzwony dzwonią, alarm. Boże, prędziutko ubieramy się, no napad na pendyki, napad jest na pendyki. Ubieramy się, to wie pan, jak wyszłam na tą ulicę, to znów ze wschodu szli na nas. Ze wschodu znów szli na nas, a myśmy uciekali na zachód w lasy. W lasy cumańskie to były bory, nieprzeliczone bory i to były Radziwiła, księcia Radziwiła były lasy. Więc my mamy ucieczkę znów w lasy te radziwiłowskie. Proszę pana, to jak spojrzałam, to piękne słońce wschodzi, tak jaśniutko, to dosłownie, to tak wyglądało, jakby mrówki ruszały się, takie mrowie szło na nas, tych Ukraińców. Mężczyźni, kobiety z piłami, z siekierami, z cepami, z nożami, z czym, bo przecież broni tyle nie było, na nas, no więc... Uciekamy. Brat mój dostał jakiś tam samopal do ręki, już jest w obronie. Brat już nie ucieka z nami, tylko mamusia, ja i siostra. My już same uciekamy. A brat został w samoobronie. Mieli kilka tam tych pukaweczek, no i zawsze troszeczkę bronili się, że tak. I od razu wieś w ten sposób wyglądała. Nie była rozrzucona tak jak, jak to powiedzieć, w szerokość, tylko tak, długa ulica przez całą wieś i po obu stronach zabudowania. Tak, tak wyglądało to. Domy przeważnie strzechą kryte, slomą, mój strzecha slomiana. Już pali się, podpalone z obu stron, już pożar, płoną domy. No więc uciekamy i tak od tego domku. Tak, wie pan, no niedaleko, nawet chyba bliżej, jak ja tu mam do lasu, bliżej było. Tak może jak tory kolejowe. Już jest las, więc aby do lasu skryć się, w lesie się skryje już się. Tego. Kolona, i tak, mamusia na serce bardzo chorowała. Mamusia nie może biec. I mamusia, co dwa kroki podejdzie, chlap upadła, mówi, dzieci, uciekajcie do mnie i siostry, bo my tylko dwie koło mamusi biegniemy. Ja już tu zostanę. Wie pan, do dziś pamiętam to, jakbym to przeżywała, że ja wtedy powiedziałam tak, pomyślałam, ojca nie mam, brata nie mam, majątku nie mam, wszystko już pod bandyckich rękach, więc ja już nie chcę żyć. Jak mamę zabiją, niech mnie zabiją, bo ja już sieroto nie chcę sama zostać. I ja tą mamusię pod rękę i ciągnę. Mamusia jeszcze miała na sobie ubraną pelisę. A pelisa to wie pan, na wierzchu materiał, pod spodem futro. To były takie tak zwane u nas pelisy. I tatuś też miał taki właśnie taką pelisę. Na wierzchu materiał, od środka futro było, baranie.
mamusi już za ciężko w tej pelisie. To siostra wzięła tą pelisę i niesie, bo to faktycznie dość ciężkie okrycie. Ja tą matkę pod rękę. Biegnie obok mnie taki Gajowy, Sawicki nazywał się. I mówi, nie gromadką proszę puścić mamę, bo jak im więcej ludzi, to lepszy cel. No bo wiadomo, w gromadkę lepiej niż pojedynczą osobę. No ja puszczę tą matkę, matka podbiegła dwa kroki, chlap już leży na śniegu. Ja z powrotem po tą matkę i ciągle. I my chcemy do tego lasu, tak wie pan, jak najbliżej, prosto. A on mówi, na ukos, bo okrążają nas, okrążają na ukos. Bo już prosto, to już by była zaraz w lesie. A na ukos to jest kawałek, trzeba było biec, żeby na ukos. Dobrze. No to my na ten ukos do tego lasu. Tamci pędyczanie, oni znali te swoje strony, bo to ich były przecież te już tam obszary te wszystkie. My pierwszy raz w życiu tam, nie wiemy. No wreszcie wbiliśmy się w ten las. Weszliśmy w ten las. No i coraz głębiej, żeby no oddalić się od tego. Jak myśmy się zagłębili w ten las, to potem nie ma wyjścia z tego lasu. Bo w którą stronę ruszymy, to las. Bo to już były, wie pan, lasy, bo to były lasy, lasy już takie naprawdę, bory były. Napad był rano, o 6 rano był. Calusieńki dzień chodzimy po tym lesie i nie ma wyjścia. Nie ma nigdzie wyjścia z lasu. A my musielibyśmy wyjść z tego lasu. I było tak, no, może 8, może 10 kilometrów do Cumania. Cumań to była miejscowość, tu akurat nie ma nieuchwycona na tej mapie jest Cumań. To była stacja węzlowa. No i gdzie my uciekamy? Do drugiego wroga, od jednego do drugiego. Od Ukraińców uciekamy pod Niemców skrzydła, żeby Niemcy już nas obronili. Więc trzeba do tego Cumania. Tam w Cumaniu na stacji tej węzlowej będzie kilku Niemców. Ale zgubiliśmy się w tym lesie. Ci pędyczanie znali swoje drogi. Oni pobiegli wszyscy taką drogą przez ten las do tego Cumania. A my po lesie blądzimy. Więc proszę pana, blądzimy cały piątek. Nie wyszliśmy z tego lasu. Noc. Jaka straszna noc w tym Boże. Wyją zwierzęta dzikie, bo przecież i wilki były, tam różne zwierzęta, ale wilków było sporo. Wyją, krzaki trzeszczą, gdzieś coś biegnie. Jakieś ślepia błyszczące, jakieś zwierzę, czy lis, czy zając, no nie wiadomo, jakieś zwierzę. A my znów nazbieraliśmy gałązek, takich mokrych w lesie gałęzi, no ale żeby przysiąść na czymś, bo przecież no, już nie wytrzymujemy na tych nogach. Bez jedzenia, bez picia, tylko śniegiem usta, zwilżamy sobie śniegiem usta. I tak mamusia miała tą pelisę. I tak do tej mamusi przytuleni. Ja plaszczyk, miała siostra też coś. I te mamusi pelisa i tak we trójkę. Do tego rana na tych gałązkach przesiedzieliśmy. Jak zaczyna się świt, to my znów chodzimy, szukamy drogi. Cały dzień chodzimy, nie możemy znaleźć tej drogi. Nie ma, las, las. No to teraz albo śmierć głodowa już będzie w lesie, albo dzikie zwierzęta nas rozszarpią, no bo już nie ma wyjścia innego. Potem podeszliśmy w sobotę, bo to w piątek był napad rano. Podeszliśmy, proszę pana, do tej skraj lasu, gdzie pędyki widzimy, a czy tą wieś widzimy. No i przez te drzewa cisza, martwota, no bo wszyscy już, ile zabitych, resztę uciekło. Tylko psy biegają, wyją, bo niektóre na łańcuchach niespuszczone, no to wyją głodne. I siostra mówi,
a my bez jedzenia, bez niczego. Siostra mówi, słuchajcie, do mnie, do mamusi. My tutaj z brzegu, za takie krzaki, były krzewy jalowca, a jalowiec taki zielony, zimo, także mówię, za tymi krzakami tutaj poczekajcie, a ja pójdę tam, gdzie myśmy tacy janiakcy, takie bogaci gospodarze byli, oni nas przyjęli do siebie już po tym napadzie. Mówi, ja pójdę do janiaków, tu mówi niedaleko janiaków domek, może jakiś kawałek chleba znajdę, może coś znajdę, no żeby no coś przegryźć. I ona idzie tam. Boże, jaka to odwaga była. Toż nie wie, czy tam Ukraińcy nie siedzą i nie czekają, że ktoś przyjdzie. Przyszła do tych janiaków tam, mówi, nie ma nic w kuchni, albo już zrabowane jest, mówi, puściuteńko, ni chleba, niczego. Ale patrzy, że jest kiedyś w mieszkaniach, były piwnice, pan już też tego nie zna, była w mieszkaniu piwnica, pod kuchnią, czy tam pod pokojem, i klapa była taka, i tą klapę zamykało się, jak nie potrzeba, także było równo, a jak trzeba, klapę się otworzyło i tam były drabinka czy schodki do tej piwnicy. I ta dziewczyna, co głód człowieka robi, spojrzała, nie ma żadnej drobinki, ale tak jej wygląda, jej, że ta piwnica nie jest głęboka. Nie głęboka, gdzie stoją beczki, a beczki stały w piwnicy. Zawsze było, jak zabity był wieprz, świniak, to słonina solona, mięso solone, to stało w piwnicy, bo tam chłodno. I ona wskoczyła, mówi, wskoczyła, bo jej się wydało, że to płytka ta piwniczka. Wskoczyła, no tak, w jednej mięso, w drugiej słonina. Wzięła ten kawałek tej słoniny solonej. Jak wyjść z tej piwnicy, to ona nie może sięgnąć znów, tak jak pan mówi, tej podlogi, żeby, znaczy, zaczepić i podnieść się do góry. I jednak ta piwnica była tam do 2 metrów tej głębokości, że ona nie może. A jeszcze strach do tego, straszny strach, że ona w tej piwnicy teraz uwięziona. Mówi, dopiero jakby Pan Bóg ją jakby uświecił, że beczkę podsuń. No i na beczkę staniesz. Podsunęła tą beczkę i stanęła na tej beczce i wtedy uchwyciła się za ten już podlogę i wyciągnęła się z tej piwnicy. No przyszła do nas z tą słoniną. My siedzimy z mamusią za tymi krzaczkami. No ale no cóż, przecież tej słoniny, toż to słonina sama tłuszcz, nie można też zjeść, bo wiadomo, że zaraz będzie straszna rewolucja po takim tłuszczu, no i to słone, no to zeskrobaliśmy trochę tej soli i tylko tak dosłownie, tak wie pan, polizało się troszeczkę językiem, polizało się tą słoninkę i do kieszeni wsadziła i znów do tego lasu idziemy dalej. Druga noc w lesie jest, druga noc w lesie, już z soboty na niedzielę. Nie możemy wyjść z tego lasu. Nie, na pędyki trafiliśmy z powrotem, a wyjść z lasu, żeby na tą drogę do tego cumania, nie możemy. Ale w międzyczasie, jak ja jeszcze siedziałam z mamusią za tymi krzaczkami, to słyszę, to było drugi dzień po napadzie, słyszę jęki, słyszę, że jęczy ktoś. To ja mówię, mamusia tu siedzi, ja pójdę zobaczę, kto tam jęczy. Podeszłam parę kroków dalej. Leży, a znalam tą żonę tego gajowego, co tak nas ostrzegał, żebyśmy nie szli prosto, tylko na ukos. Leży jego żona. Pod jedną, ma dwie córeczki miała. I tak, pod jedną ręką jedna córeczka, pod drugą druga córeczka. Ona nie żyje, córeczka jedna też no, martwa nie żyje, a jedna ranna jest. W nogę czy w rękę nim ranna. I jęczy, żyje jeszcze. Boże, jaki to straszny widok. I nie można dać żadnej pomocy. Nic nie można pomóc. Te dziecko żyje. Dalej trochę słyszę znów jęk. Podchodzę dalej. Sąsiadka nasza leży. Kamińska. Graniczyliśmy z swoimi posiadłościami razem z kamińskimi.
Ona ma nogi przeszczelone, nogę jedną, czy na kolanach, widziałam, na kolano było czerwone, więc jest tylko w kolana przeszczelona. Też jeszcze żyje i umiera, nie może umrzeć. Wróciłam do mamusi, mówię, mamusiu, tam leży, mówi, nasza sąsiadka, a tu Sawicka leży z tymi dziewczynkami. No i poszliśmy znów w głąb tego lasu. Druga noc na tych gałęziach, znów nazbieraliśmy gałęzi. Usiedliśmy w trójkę, skuliły się, żeby przesiedzieć tych parę godzin do rana. I siostra, jak już tak już ciemno było, zaczęła tak do tatusia. Prosić tatusia, znaczy zabitego tego ojca. Trzeba modlić się i prosić. Mówi, tatusiu, byłeś takim dobrym ojcem. Tak zawsze nam w życiu radziłeś dobrze. Poradź nam, pomóż nam wyjść z tego lasu. Bo my tu albo zwierzęta z dzikie rozszarpią, albo głodową śmiercią zginiemy, bo my nie wyjdziemy z tego lasu. I proszę pana, tylko świt się zrobił, już tylko zaczęło szarzeć, to siostra szarpie mnie, bo jednak człowiek znużył się, przysnął. I mamusie mówi, wstawajmy, tatuś był u mnie, pokazał drogę, jak mamy wyjść. Próbana siostra do śmierci twierdziła, że ona widziała ojca, że był ojciec. Ja to tak zawsze mówiłam, ziutko, tobie się śniło, a ona mówi, słuchaj, tatuś był, stał przy nas, tatuś był przy nas. I dał trzy wskazówki. Jak wstaniecie, słoneczko zaświeci, to pamiętajcie tam, jak na prawo, idźcie na prawo. Na lewo byłoby wschód słońca, a na prawo idźcie. Dojdziecie do polany, gdzie będzie polanka w lesie i będzie na tej polanie jedna, jedyna sosna, bardzo wysoka i tylko u góry ma taki pióropusz z gałęzi, gola cala, bo sosny przeważnie są takie gole, tylko u góry gałęzie. To będzie pierwszy znak. Mińcie tą polankę i dalej idźcie prosto. Zobaczycie po prawej stronie tory kolejowe. To są tory już nieużywane, zardzewiałe. Ale nie idźcie torami, bo was będzie bardzo widać na torach, no bo tory to nie ma drzew. Tylko idźcie lasem, ale żebyście wciąż mieli na oku tory, żeby te tory prowadziły nas. I jak będziecie znów szli kawałek tymi torami, tymi obok torów, to zobaczycie, po prawej stronie znów będzie dół. To jest takie leśne jeziorko. W tej chwili będzie zasypane śniegiem, ale taki duży będzie dół. To wiadomo, że to jest takie oczko te leśne. I miniecie to oczko i wyjdziecie na drogę, która będzie prowadziła do Cumania. No i proszę pana, tak jest. Idziemy, jest sosna. Jedna na polanie, gola sosna. Minęliśmy ją, tory kolejowe. Tak, zardzewiale, nieużywane tory kolejowe. Dalej dół jest to oczko wodne. I mamusia, ale jesteśmy jeszcze w lesie. Mamusia nam padła, zemdlała, koniec. Mamusia nie ma siły już dalej iść. Patrzymy z ziemi, dym taki, ziemialka, czyli w ziemi jest wykopana ziemlanka, a to kiedyś smolarze, którzy ściągali tą smolę z drzew, bo to w zimę się ściąga, to zimą mieszkali, robili sobie w ziemi takie ziemlanki i tam mieszkali przez zimę. I tą smolę tą ściągali z tego, to bardzo była ta smola, bardzo, bardzo ta, no, kalafonia chyba nazywała się ta ciągana, co te sosny wydawały tą smolę, bardzo wartościowa była. Widocznie tam ci smolarze są,
I siostra mówi, trudno, mamusia zemdlala, idę, nie wiem, czy tam Polacy są, czy Ukraińcy, idę, może dadzą coś, może dadzą kawalonty chleba, żeby tej matce dać, może pić coś dadzą. Przychodzi, no ta jak popatrzyła, tam kobieta była Ukrainka. A on w lesie, ten gospodarz, to tam zajmuje się, znaczy ten smolarz smolą, a ona tam gotuje w tej ziemlance, tam już mają urządzone sobie to. I mówi, ja sama też, my biedni, taki jesteśmy biedni, ale dam wam kawałeczek chleba, żebyście matce dali. I mówi, mleka dam, bo mam, mówi, kozę, nie krowę, ale kozę tu mam. No i ta koza mleczko daje. Mówi, dajcie matce tego mleka troszkę popić, żeby ją jakoś ucucić, doprowadzić do... I dala troszeczkę tego mleka i kawałeczek chleba i mówi do siostry, dam, jeszcze będzie taka jedna ziemianka, ale tam nie zachodźcie, tam niedobre ludzie są. Mówi, tam już nie idźcie. No i przyniosła siostra to. Mamusię ocuciliśmy, wypiła tego mleczka, takie nawet cieple to było mleczko, bo ta już zagrzała, żeby było cieple. Zjadła tego, my już siostro nie jadliśmy tego chlebka, tylko mamusia, żeby zjadła. Zjadła tego chlebka i mamusię pod ręce, ja i siostra i prowadzimy mamusię. No mówi, już macie niedaleko do Cumania, już mówi wam, ze 2 kilometry została do Cumania, już tego. No i potem już wyszliśmy na taką drogę już bitą, brukowaną, bo kiedyś asfaltów nie było. Albo bruk był, albo taka bita jakaś, nie wiem z czym ta ziemia się ubijała, że tego pan nie ruszył, nie, w sensie, żeby to wie pan ruszyć, było ubite. To był tak zwany bity trakt. Ale już weszliśmy na brukowaną taką już, czyli już, no już jesteśmy prawie w Cumaniu. I tak jak dochodzimy, już, aha, zamajeczyło nam budynki i z brzegu od razu pierwszy kościółek, tak był na pobrzeżu tego Cumania kościółek, malutki taki kościółek. I tak wleczemy się, tą mamę prowadzimy, wleczemy się i dochodzimy do tego kościółka. A rodzice moi bardzo byli znani w okolicy naszej, bo tatuś był w gminie radnym, no to wiadomo, zawsze to już więcej był taki znany dla ludzi, więc znali bardzo rodziców, więc przed tym kościołem pełno tych ludzi, tych spędyk, ci ludzie spędyk, ale poznali mamusię, bo to ja dziecko, to mnie tam nikt nie znał, ale poznali mamusię. I krzyczą, pani Sewrukowa z córkami idzie, a w kościele msza się odprawiała, a mój brat jest w kościele, ten Staszek, i mówi, za was już msza się odprawia, za wasze dusze, bo już jest 2 dni po napadzie, nie ma, to znaczy już matka i siostry zabite są. Wskoczył ten, co nas rozpoznał, wskoczył do kościoła i na cały krzyczy głos, Staszek, twoja rodzina przyszła. Więc witaliśmy się tak, jakbyśmy z martwych powstali. No i tak połączyliśmy się już z bratem. I to już był cały nasz komplet, brat, siostra, ja i mamusia. A ojciec i brat zginęli na Wołyniu, zginęli na Jamińcu. Tam nie zagrzeliśmy dużo miejsca w tym Cumaniu. Niemcy nas tam rozmścili, jakieś takie baraki byli, już nie pamiętam co to było, jakieś baraki takie. Byliśmy tam 2 czy 3 dni, jak nas już spędzili, już wszyscy się tam zebrali. To proszę pana nas, tak jak nieraz na filmach pokazywane jest, pędzili nas pieszo do Lucka. A do Lucka było, proszę pana, 30 parę kilometrów. To było nasze miasto wojewódzkie, Luck. I tak, kto miał konia, to kto uciekł z końmi, z wozem, no to jechał sobie na wozie i tą rodzinę tam wiózł. A my uciekliśmy, bo na nas napadli, to my uciekliśmy już bez niczego, już nic nie mieliśmy. Więc pieszo trzeba iść. Ale, tak jak już zaznaczyłam wcześniej,
kuzyni moi, czyli ten Piotr i Zygmunt Sewrukowie, tryja synowie, oni mieli dwa wozy. I Sryjenka była dobrą kobietą i mówi do tego swego syna, mówi, słuchaj, na jeden wóz Stryjenkę weźcie, czyli moją mamusię, a na drugi wóz mnie, bo ja mam 12 lat, tylko dziecko jeszcze. A już, mówi Staszek i Ziutka, no to już dorosłe, oni już będą szli. I także ja już jechałam na wozie u jednego kuzyna, mamusia u drugiego. I ta Stryjenka mówi do tego swego syna, nieżonatego, bo jeden był żonaty już, Piotr, mówi, Zygmunt, zejdź trochę, trochę ty pójdziesz, niech Staszek wsiądzie, przecież on już ma, mówię, buty zerwane, bo z bosymi stopami po tym śniegu idzie, a po drugie, przecież tak jak pokazują w filmach, po boku jadą Niemcy na motocyklach, na koniach, z bronią i kto upadł, tego nikt nie podnosi, tylko szczal i koniec. Jak już upadłeś, to koniec już. Mówi, zejdź Zygmunt, ty trochę pójdź, niech Staszek pojedzie, bo jak on upadnie, to już go dobiją, już go nikt nie uratuje. I rzeczywiście ten kuzyn zeszedł z tego wozu, to trochę brat mój po parę kilometrów podjechał i potem znów, jak to się mówi, zmienił się, trochę podszedł, potem znów trochę zmienił się. I tak nas przypędzili do Lucka.